W dzierżoniowskim rynku zamontowano już świąteczną szopkę. W piątek strojono także choinki ozdobami przygotowanymi przez dzieci z dzierżoniowskich szkół i przedszkoli. Podobnie jak w minionych latach, stajenkę będzie można oglądać do Święta Trzech Króli. Na otwarcie szopki zapraszamy w niedzielę 23 grudnia o godzinie 17. Tego dnia figurą w szopce będą towarzyszyły żywe zwierzęta, które co roku cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, zwłaszcza najmłodszych mieszkańców. Pod choinką będzie można wspólnie śpiewać kolendy i pastorałki, wystąpią dzierżoniowskie chóry parafialne, cantate deo, jutrznia i korona, miejska orkiestra denta, chór kanon, a także artyści amatorzy śpiewający przy dzierżoniowskim ośrodku kultury oraz soliści wokalu estradowego.